Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Damian Jurczyk, wielce szanowny i dziwnie niezmordowany jak na emeryta, panie Stanisławie. No jak to dziwnie niezmordowany? Jakby pan miał taką emeryturę jak ja, to też by pan był niezmordowany. Także tu nic dziwnego nie ma. Kolejne pytania. Pierwsze, co według pana trzeba by zrobić, by Polska stała się tanim państwem realnie, a nie tylko sloganowo? Jakie urzędy i instytucje usunąć, które powołać, a które zostawić? No ja mam taką teorię na ten temat. Mianowicie przywrócić by trzeba było ustawę o działalności gospodarczej w wersji z 1 stycznia 1989 roku, czyli w tej pierwotnej wersji, uchylić wszystkie akty prawne sprzeczne z tą regulacją, no i odpowiednio zdemontować znaczną część aparatu biurokratycznego, nawet myślę, że bardzo dużą część aparatu biurokratycznego wtedy by można było zdemontować. W rezultacie Polska by się stała państwem, no nie wiem czy tanim, ale w każdym razie tańszym, bo właśnie z powodu nadmiernej biurokratyzacji państwa Polska się stała państwem drogim. To znaczy koszty funkcjonowania państwa są wysokie, a jak koszty funkcjonowania państwa są wysokie, to się przekłada na zubożenie obywateli. I przypomnę taki moment, kiedy skokowo wzrosły koszty funkcjonowania państwa. Stało się to za rządów charyzmatycznego premiera Buzka, który wprowadził 4 wiekopomne reformy. Te wiekopomne reformy, tak jedynym właściwie skutkiem tych wiekopomnych reform, było skokowe zwiększenie liczby synekur w sektorze publicznym. No i skokowe zwiększenie kosztów funkcjonowania państwa o 100 miliardów złotych rocznie. Więc to duży skok, a to nie było ostatnie słowo, bo przecież biurokratyzacja państwa postępuje już przez kilkadziesiąt lat. Przypomnę tylko taką charakterystyczną statystykę. Otóż w 1990 roku, kiedy PZPR się zlikwidowała, to w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników. W 1995 roku, kiedy budowaliśmy gospodarkę rynkową, w każdym razie taki slogan wtedy obowiązywał, w administracji liczba urzędników pracujących w administracji centralnej wzrosła do 112 tysięcy, więc ponad 100%. No i to właśnie jest, i to jest przyczyna tego, że państwo jest drogie. I trzeba by taką operację przeprowadzić, tylko mam wątpliwości, czy przy zachowaniu procedur demokratycznych byłoby to w ogóle możliwe. No ale to jest osobna sprawa. Drugie pytanie. Wielokrotnie powtarzał pan, że małżeństwo to umowa na wzajemne świadczenie usług seksualnych. Czy jeśli te usługi po iluś latach przestaną być świadczone, to czy według pana umowa, czyli małżeństwo, powinno być rozwiązane? No nie, dlaczego? W każdej umowie są tak zwane, jak naucza jurysprudencja, tak zwane esencjalia negocji, czyli właściwości, które tworzą istotę tej umowy. I niewątpliwie do istoty umowy, jeśli traktować małżeństwo w aspekcie wyłącznie takim cywilnoprawnym, to do istoty tej umowy należy wzajemne świadczenie usług seksualnych. Z tych usług potem się dzieci rodzą i tak dalej. No i to rodzi dodatkowe jeszcze i komplikuje dodatkowo stosunki między małżonkami. Oni są poza tym zobowiązani do alimentacji wzajemnej i tak dalej, i tak dalej. Więc i to są tak zwane akcidentalia negocji. Bo te pierwsze to są esencjalia, a te drugie akcidentalia, ale one też wchodzą do treści umowy. No i w związku z tym
jeżeli z powodu na przykład podeszłego wieku już tam wzajemnych usług seksualnych małżonkowie sobie nie świadczą, to nadal są zobowiązani do alimentacji, nadal mają dzieci, jeśli je mieli i tak dalej, wspólny majątek mają, więc bardzo dużo jeszcze więzi ich łączy w odróżnieniu od takich par jednopłciowych, które są wyłącznie umowami o wzajemne świadczenie usług seksualnych, bo z tych usług żadne konsekwencje nie powstają. I trzecie pytanie. Co musiałoby się stać, by Niemcy beznapletkowcy i kozacy dali nam spokój? No, proszę pana, co by musiało się stać? Polska musiałaby być silnym państwem, którego by się tam Niemcy, kozacy i inni bali zaczepiać. No i to by się musiało stać. Ale czy się może stać, to nie wiem. Czy to wymagałoby przede wszystkim odblokowania narodowego potencjału gospodarczego jako pierwszego kroku? To bardzo długa droga by nas czekała, ale pierwszy krok, nawet na najdłuższej drodze, trzeba zrobić pierwszy krok. I tu dalej, czy po realizacji ustawy 447 o oddaniu ziem zachodnich oraz Małopolski wschodniej wreszcie nasi przyjaciele by się od nas odczepili? Pozdrawiam i życzę, aby panu umowa małżeńska nigdy nie wygasła. No dziękuję bardzo, to już wyjaśniałem, że ona nie wygasa. Gdybyśmy to wszystko zrobili, o czym pan wspomniał, ustawa 447, oddanie ziem zachodnich oraz Małopolski wschodniej, nasi przyjaciele by się od nas odczepili, bo już wszystko by, Polska by została rozebrana, więc może tylko by chcieli, żebyśmy im płacili podatki i dostarczali rekruta. No to nie można powiedzieć, żeby się od nas odczepili, tylko mieliby inne do nas tutaj pretensje i inne oczekiwania. Pan Michał EF. Witam panie Stanisławie. Jakiś czas temu spotkałem się z informacją, że Polska została zarejestrowana jako korporacja w USA. Czy ma to związek ze sprzedażą obligacji, czy może przyczyna jest jakaś inna? To wydaje się dość osobliwe. Pozdrawiam i zdrowia życzę. Bo nie tylko Polska, Niemcy też są zarejestrowane. Ja spotkałem się z taką informacją. Niemcy też są zarejestrowane jako spółka. No więc nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego coś takiego istnieje, ale zdaje się, że istnieje. Pan Kalisz. Szanowny panie Stanisławie, chciałbym pana poprosić o wyjaśnienie w przystępny sposób terminów takich jak konserwatyzm, szowinizm, nacjonalizm, prawica, lewica. Pozdrawiam serdecznie. No cóż, żeby wyjaśnić znaczenie pojęcia konserwatyzm, to musimy się odwołać tutaj do Feliksa, do nauki Feliksa Konecznego o cywilizacjach, że każda cywilizacja opiera się na pewnych fundamentach. No i w naszym przypadku, to znaczy cywilizacja łacińska opiera się na trzech takich filarach. Greckim stosunku do prawdy, to znaczy przekonaniu, że prawda obiektywnie istnieje i tak dalej. W zasadach prawa rzymskiego i etyce chrześcijańskiej jako podstawie systemów prawnych państw. I konserwatyzm polega na tym, żeby w procesie dziejowym nie dopuścić do zniszczenia któregokolwiek z tych fundamentów. Konserwatyzm jest otwarty na zmiany, ale jednocześnie, bo nie każda zmiana jest korzystna. To, że coś jest nowe, to jeszcze nie znaczy, że jest dobre. A te fundamenty, jeżeli je zniszczymy, to cała cywilizacja runie i nie będziemy mieli już żadnej, bo pani Lempart to nam żadnej cywilizacji nie wymyśli, najwyżej powie nam, żeby wypierdalać i tak dalej. No pan Michnik też nam cywilizacji nie wymyśli, to nie na jego głowę eminencjo. No i w związku z tym to jest takie ważne. Konserwatyzm jest pewną postawą obliczoną na zachowanie fundamentów cywilizacji. Szowinizm, nacjonalizm, no to są pokrewne dwa pojęcia, przy czym
Szowinizm jest ekscesem, takim demonicznym ekscesem nacjonalizmu. Najlepiej to wyjaśnić na przykładzie. Gdybyśmy się odwołali do analogii ze stosunków rodzinnych, to nacjonalizm można by scharakteryzować jako postawę ojca rodziny, który uważa, że ma obowiązki przede wszystkim w pierwszej kolejności wobec własnych dzieci, a dopiero potem wobec dzieci cudzych. No to nie ma w tym niczego demonicznego, można powiedzieć, że to oczywista oczywistość i tak dalej. Natomiast szowinizm jest pójściem o krok dalej. To jest taki eksces właśnie demoniczny, bo pozostając przy tej samej analogii, to szowinizm bym scharakteryzował tak, że jako postawę tego ojca rodziny, który w trosce o zapewnienie lepszego startu własnym dzieciom zacząłby cudze dzieci mordować. No wtedy rzeczywiście pojawia się element demoniczny. Jeśli chodzi o prawicę, lewicę, no ja już to wielokrotnie mówiłem i powtórzę, bo to wydaje mi się, że nie dość powtarzania elementarnych rzeczy takich. To nie dlatego, że, ale to pozwoli nam uporządkować ten chaos semantyczny. Otóż, co ja uważam za główne kryterium podziału na lewicę i prawicę? Otóż uważam, że tym kryterium jest pogląd na najlepszy sposób podziału dochodu narodowego. Bo jeżeli jakieś ugrupowanie polityczne czy środowisko polityczne uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział przymusowy poprzez państwo, no to to jest ugrupowanie etatystyczne, a być może nawet socjalistyczne, a więc lewicowe. Tak jakim była sanacja przedwojenna, jakim są socjaldemokracje, jakim była komuna i tak dalej. Natomiast jeżeli jakieś środowisko polityczne uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, to takie ugrupowanie jest ugrupowaniem wolnościowym. A jeżeli jeszcze ma, a przeważnie ma, na sprawy społeczno-obyczajowe takie tradycyjne poglądy, no to z całą pewnością jest to środowisko prawicowe. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? Dlatego, że można z niego wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego, więc warto się nad tym zastanowić i sobie to przemyśleć. Pan Edward S. Witam pierwsze pióro polskiej publicystyki w osobie pana redaktora. No dziękuję za te komplementy. Niedawno przeczytałem, że 30% ówczesnego społeczeństwa popierało tak zwaną targowicę. Podobnie widzę to dziś. Na moje oko, quasi sondaż wśród znajomych, 30% ludzi zgadza się na funkcjonowanie Polski jako europejskiego województwa i pojęcia takie jak suwerenność są dla nich mało znaczące lub zbędne. Skoro tak duża część narodu jest wynarodowiona, to może jesteśmy materiałem na zbiorowisko, a nie naród. Co pan o tym sądzi? No 1/3, 30%, no to jest jednak ci targowiczanie, jak to pan ich nazywa, nie stanowią większości. W tym jest nadzieja. Natomiast rzeczywiście, no łatwo jest suwerenność stracić. To bardzo pięknie to ilustruje tę sytuację. Taka anegdota, zresztą całkowicie prawdziwa, jak targowiczanin, jeden z wybitnych przedstawicieli Targowicy, Szczęsny Potocki, przyjechał do Petersburga i tam zaczął się przed Katarzyną użalać nad losem ojczyzny. A Katarzyna słuchała, wreszcie tupnęła nogą i powiedziała mu: pańska ojczyzna jest tutaj, dlatego że prawie wszystkie dobra Szczęsnego Potockiego już się znalazły w zaborze rosyjskim. No i to właśnie potem, jak ktoś, można powiedzieć tak, że jak ktoś nie chce nosić karabinu we własnej armii, to będzie nosił karabin w cudzej armii, a to jest znacznie gorsza sytuacja. Pan Mikołaj Pamiętny.
Panie Stanisławie, czy nie uważa Pan, że PiS z lat 2005-2007 to był zupełnie inny PiS niż ten z lat 2015-2021? Pamiętamy wszyscy komisję weryfikacyjną do spraw WSI, która miała miejsce za pierwszej kadencji PiS-u. Wtedy były weryfikacje, jakieś tam przesłuchania ludzi związanych z WSI. Co pan sądzi o teorii spiskowej, która mówi, że podczas tej komisji weryfikacyjnej PiS-owi w jakiś sposób udało się przeciągnąć niektórych oficerów WSI na swoją stronę, którzy później po latach pomagali robić aferę podsłuchową i pomogli odzyskać władzę PiS-owi. Możliwa teoria, możliwa tym bardziej, że no, ja głoszę taką teorię spiskową, że podmianka na pozycji lidera naszej sceny politycznej w roku 2015 była skutkiem przejścia Polski, ponownego przejścia Polski pod kuratelę amerykańską. I tutaj przy okazji afery podsłuchowej udział pierwszorzędnych fachowców jest niewątpliwy. No, co za tym przemawia? To, że ci trzej kelnerzy nagrali 700 godzin podsłuchanych rozmów w rezydencji premiera Tuska. No to trudno, żeby im tutaj pierwszorzędni fachowcy nie pomagali. A czy to byli bezpośrednio fachowcy amerykańscy, czy też Amerykanie po prostu wynajęli do tego, zatrudnili przy tym pierwszorzędnych fachowców tutaj, no to by trzeba było wyjaśnić. Nie wiem, czy to się uda kiedykolwiek wyjaśnić, no ale teoria jest jak najbardziej prawdopodobna. Pan Adam Sternik. Szanowny panie Stanisławie, pozdrawiam pana serdecznie i przechodzę do pytań. Czy ten preparat do wstrzykiwania to nie jest czasem jakiś podstęp? Sam na własne uszy słyszałem, jak Bill Gates, co to świństwo promuje, mówił, że medycznie przy sprzyjającym wietrze można by wyeliminować 15% populacji świata. Nasuwają się wnioski. Mam jeszcze, no czy to nasuwają się wnioski? No jasne, że się nasuwają. Ja nie sądzę, żeby akurat przy pomocy tego środka nastąpiło wyeliminowanie 15% populacji świata, ale są inne narzędzia. Jestem przekonany, że pan Bill Gates, jak pan go nazywa, wie, jakie to są, a być może nawet ma do nich jakiś dostęp. Mam jeszcze jedno pytanie, powiada pan Adam Sternik. Jakim prawem zwykłe wywłoki mówią Polakom, co robić? Pytam o podstawę prawną. Obostrzenia, Ausweis sanitarny. Co to wszystko ma znaczyć? Innymi słowy, czy polskie prawo zezwala na ten cały covidiotyzm? Pozdrawiam jeszcze raz, życzę pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję i nawzajem. No nie pozwala. Ale ja zwracam uwagę od 2 lat, że już na samym początku epidemii jeszcze tak światło nie było od ciemności oddzielone, a już rządy przejęły władzę dyktatorską bez oglądania się na te wszystkie konstytucyjne dyrdymały i przejęły ręczne sterowanie gospodarkami. Przeszły na ręczne sterowanie gospodarkami, przechodząc do porządku nad rozmaitymi gwarancjami dla własności, bo jeżeli rząd arbitralnie decyduje, że całe sektory gospodarcze mają być zamknięte i właściciele mają się do tego karnie zastosować, no to znaczy, że własność już została właściwie zlikwidowana, a w każdym razie bardzo ograniczona. Więc no, takim prawem się to odbywa, prawem kaduka. I pan Andrea Dorian. Szanowny panie Stanisławie, przez dobre 1500 lat Kościół mylił się w sprawie pozycji Ziemi w Układzie Słonecznym. Miał duże trudności z przyznaniem, że krąży ona wokół Słońca. Dlaczego zatem wykluczać, że przez 2000 lat mylił się w ocenie kary śmierci? No, z prostego powodu. Z prostego powodu, dlatego że to nie tylko Kościół się wtedy mylił w sprawie pozycji Ziemi w Układzie Słonecznym, tylko wszyscy się mylili. Wszyscy się mylili. Przecież Mikołaj Kopernik wcale nie był popularny, tylko raczej osamotniony w tym swoim odkryciu, podobnie jak Galileusz, ale
To nie tylko dlatego, że Kościół, tylko dlatego, że wszyscy, ówczesna opinia publiczna stała na gruncie systemu ptolemejskiego. A poza tym jest jeszcze drugi powód. Poza tym to, czy jaka jest pozycja Ziemi w Układzie Słonecznym, to nie jest kwestia etyki. To jest kwestia wiedzy. Albo to wiemy, albo tego nie wiemy. Natomiast deklaracja, że kara śmierci jest sprzeczna z zasadami religii chrześcijańskiej, to jest głębokie wejście w etykę i dlatego jest istotna różnica między jednym a drugim. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do cyklu następnego.